Siema. Tymek? Tymek. Ja wiedziałem, że przyjdzie. Ej, patrzcie, czat, mam Tymka, znalazłem. Dobra, jebać hejty. To jest prawilniak, to widać od razu. To nie jest ten ale z tych blondasów. Ale nie, bo to ja mówiłem, żeby Tymek... Seryjnie. Prawda? Prawda, to prawda. Właśnie. No, tak to się... Dawcia, nie? Shout out to Dawcia. Wszystko przez Dawcia, a ja przekazałem ten. Ale taka. Nie, że. Widzę, że z ekipą wpadłeś. Co? Z ekipą wpadłeś nie, czy sam? Nie, jestem sam tutaj. Aha. No. A to ja tego. Ogóle... On szukał na Tinderze ciebie. Na Tinderze szukał. A nie znalazłem. Nie, no homo. Nie. Ja też mam. No, widzicie, prawidłowo. A, no to się wpasujemy, to dobra, to za rękę chodź. Za rękę? Nie, ja wolę za to szanuję pani? Nie, to. A to pani chyba też mi obsługiwała. Ale też miła. Ładny uśmiech ma pani. No, proszę bardzo. Siema, Krzysiu. Tymek? Siema, Tymek. Dobra, to dołączysz do naszego crew. Normalnie. Patrz, jeszcze alkohol musimy kupić. O, jest może jeszcze selfie się zajebę z panią. Nie wiem, czy pani będzie chciała. Nie. I w ogóle była nieprzyjemna sytuacja, bo taki gość tam forsował numer. Co forsował? Od pani? No, ja widziałem go, on taki, widziałem go. Czyli pokaż czat, nie? Siema, Tymek. Ej, patrzcie, szat, on już jest blizgany, a jeszcze mam coś pod kurtką fajnego. Ej, patrzcie, bubnik za mną stoi, patrzcie. Ja jestem na uniwersytecie w Anglii też. Nie, ale się... Zapytać? Nie, bubnik. No może to bubnik? Mówię, ja bym zapytał. Bubnik smur. Ty, czekaj, podejdę zapytał, nie? Już masz? No nie, no co? No przecież to nie on. Ej, dobra. Co się stało? Nie, pani mi powiedziała, ten kot nie działał, nie? Do WC. I ja idę do tego pana, tam co na schodach tam stał, taki dziwny freak, nie? I mówię, że nie działał. A to był ochroniarz. No. No to ja wiem, no to przypalił on mnie. Mówi, otworzy ci, jak mi dasz swój numer, nie? Naprawdę? Jaki typ! Ale że byłem tutaj w okolicy. Mam nadzieję, że nie dałaś... A mogłaś dać mój numer, tak swoją drogą? Trzeba było podać 997, to by się zgasił. To był IQ 300, nie? No, mogłaś dodać mój numer. Jak będą takie sytuacje, dawaj mój numer. Ja właśnie nie mam twojego numer. To ci podam. 997, 911. Ej, do tej kelnerki poszedł taki ziomek, taki patus. No ja widziałem go, no. Widziałeś go? No ja mówię, że i on forsował od niej numer. Serio? Tak. Mówi, że chce numer, tak dalej, coś tam, znaczy do niego jakoś taką... A to mogę mu... Kurwa, gdybym usłyszał, to patrzę się, mam laska moja, ale czy coś, nie? Ona chujową bajerę nabijał i ona go zlała, nie? Ona go zlała, ale my te pokarowy nie. Ja już zamawiałem. No. I on podchodzi znowu. Ej, patrzcie, i mówi... No. I mówi... I tak. Jak z tym numerem? Będzie? Było coś takiego. Będzie, kurwa? Będzie? A nie, on ziomek odbierał telefon i tak na totalnym kozaku, wiesz, taki kurwa patus. Ej, patrzcie, chciałem wam to pokazać i wam pokażę. Chodzi za Tymkiem. Nie, może być, jak to jest? Trichard. To jest mój numer przepraszam. Tam. Ale fajne taka też. Nie, no, ale nie mów tak. No, co? No dobra, Trichard może być. No nie, czuję. Dawać na Niepolda. Ej, wy chyba chcecie, żeby go zabili na Niepolda. Nie? Tak, jak ciebie. Błagam was, ja tam pracowałem. Tak? No, oczywiście, że tak. Jak było? Powiem tak, nie jednego drinka przystawiłem. Nie wiem, czy pracowałem. No, bardzo ciężko. Ej, ciekawe, czy typy zlizują Nutellę mu z dupy. Ej, a tego, zlizywały ci typy Nutellę z dupy? Nie, ale zdarzyła się sytuacja. Co? Nie, w klubie nic takiego nie było, ale faktycznie zdarzają się sytuacje w Żabce, gdzie są takie stałe docinki, jeśli chodzi o orientację. I to jest często od 60-latków, którzy kupują najtańsze piwo. I to naprawdę jest bardzo często. Jak byliśmy z Krzysztofem w Czupito, to jakaś dziewczyna miała w ogóle 18 i ktoś jej z pętka zlizywał ten. Ty, ale spoko, też bym tak chciał. Dobra. To fajnie. Zasysa. No często zdarzają się takie sytuacje zaczynające, ale ogólnie... A cię powiem wam tak, panowie, no zlizywanie Nutelli, no z pupci to takie fajne, nie? Go. To zależy kto ma jaką, prawda? Ale ja oczywiście mówię o kobiecej. No, to zdaję sobie z tego sprawę. 9-5! Sama młodzież. Młoda krew. Z buku.
nasza kultura, to jest właśnie, ale ludzie powinni być tacy. O nie, kurwa, to jest o kurwa, ty. Ja pierdolę, mam całe buty u niego. Nic nie kurwa. Widać. Ty weź poświęć to, to kurwa, po co to tu ktoś kurwa zrobił? Nie, po co ty ktoś wylał tą kałużę? Po co ta kałuża ty jest wylana? Tego, no ja pierdolę. Kto to tu kurwa wylał? Do. Nie, nie mogę. Ej, zaśmiej się. Ej, bagażnik jest otwarty. Ja pierdolę. Ej, faktycznie. Ej, co wy robicie? Ej, ale my tego nie robiliśmy. Prezenty by się zalały. Kto prezenty przynosisz? Zwyczajnie kurwa kierowcy patrzę do tyłu. Dobra, ale włączamy jakąś jakiś radę. Ja pierdolę. Nie chcę nic tak? mówić, ale z tyłu jest naprawdę ciasno. Tak? No, ale mi się to podoba. Ale to dobrze, że ciasno czy nie? Ja lubię tak. Tak? No. Dobra. Ja luźniej bym trochę wolał. Luźniej? No nie luźniej. Wiem. A burdel, a to nie pod ten numer. No. O nie. Tak, to mama się zajmuje. Ej, to może ja podam mój angielski, no, jej dzwonię. I skąd to twój numer? No bo podam pana na streamie. Podam? No. No. Ja pierdolę. Wtedy mówił, że zapiszą z tym, z błędem, ale jednak chyba udało im się. Zmyla widzów. Ale to w ogóle nie jest. Ktoś z Niemiec dzwoni, Arko, masz widzów z Niemiec. Nie, telefon tak, zajebany. Iś liebe niż. Ten tak. Halo? Halo? Wie geht's dir? Ja, ja, natürlich. Mein Name ist Damian. Ich wohne aus Wrocław. Scheiße, die Kurven. Daj sobie z kimś pogadam. Halo, to co tam? Świniok. 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 Co tam u ciebie? Jak tam w Niemczech pogoda? Numer. O, tak? Daj głośniej, to jest dobre. Jesteś? O, to kurczę, czekaj chwilę. Zaguź go. No i jak tam w Polsce się... W jakim mieście jesteś? Bydgoszcz. Dobra, Bezbek, wiecie, palcie, to chcesz to mieć na randkę, czy coś? A ile masz wzrostu? Typical pytanie. Podaj z trzema kategoriami od razu. Na to 84, ale... A to inne kategoria? O nie. Aha, dobra. No kurczę, no ale Bydgoszcz daleko. To jest weź się napisz SMS-a potem z wymiarami i z najbliższym biletem jakby. Ja ci mogę zakupić bilet. Dobra, to jest stacja, mam nadzieję, że jest otwarta. Nie, no jest ta studna. Tak, przyjedziesz ja do mnie, dobrze. To jutro, a kiedy masz czas? Hola. Randka jest zostawiona. Nawet teraz z Bydgoszcz. Nie, powiedz... Poczekaj, Ola, kiedy pasuje nam? Nam? No. Ej. No ja z Olą mam firmę. Firmę? Idziemy. Tak? Trójkącik, tak? Czekaj, bo... Trójkącik? Kto jakby nie ze mną? Nie mogę tego zrobić, ale dobra, ty siedź w aucie. Wolałbyś Krzysia. Tak, Ola, siedź w aucie, czy nie? Pogadamy, pójdę. Jakby to ustalimy. Ej, tu siedź w aucie. No, my siedzimy, no. Siedzimy. No dobra, to pisz SMS-y jakby, co, trzymaj się. Dawaj, rozłączaj, bo zajmuję linię. No dobra, to papa. Powiem tak. Był okej, okay, ale 1,84 m trochę mało. Bo wiecie, a o, ile... czekajcie. Daj sobie ten, czekajcie. Odbiorę. Halo? No cześć. No cześć. No, ja bardzo dziękuję za puszczenie oczka w barze. O, proszę bardzo. Nie tylko oczka puszczam, nie tylko oczka puszczam. Daj pedałka, zamknij rej, kurwa. Bardzo dziękuję. Ale mogłeś mi coś, że tak powiem, dać za darmo, prawda? Mogłeś... A nie, bo myślałem, że ty w KFC, to nieważne. A ty pracujesz, czy ty się uczysz? A ja się uczę jeszcze się uczę. A ile masz lat? A ile mam lat? 19. 19, już pełnoletni, dobrze. A wzrostu? A wzrostu, no to kurdubel niestety, bo 1,76 m. To niewygodnie, niewygodnie będzie w wielu aspektach życia. Jesteście genialni, no, ale jesteście kurwa genialni. Uczysz, czego się uczysz teraz obecnie? Jakby masz 19... Informatyk. Informatyk, czyli bogaty, patrz. Bogaty? No, no nie wiem. Ja ile no mam? Dobrze, no dobrze. Ale co ile mam? No on ma wzrostu. Ale kurdupel, ale wiecie, nie liczy się wzrost, tylko liczy się serce, prawda? To jest najważniejsze. Ja mam bardzo ciepłe serduszko. Masz ciepłe serduszko? Dobrze, no to będziemy się kontaktować. Ja mam 23 lata, nie wiem, wzrostu 1,77 m. Pozdrowić bardzo serdecznie całą ekipkę i Arkuela oczywiście. Centymetrów dobrze, 21. Ja przekażę pozdrowienia, dziękujemy bardzo i trzymaj się. Ciepłego wieczorku życzę. Wzajemnie. Kurwa, next, zaraz ja tobie zajebię lepę. Pa, pa.
miły, uprzejmy człowiek. No, to on był miły, nie? Miły był, to jest właśnie kultura, powiem wam. Ale brakuje takich... O, Adam dzwoni, czekajcie. Ja nie wiem, co jest Adam. Halo, czekaj, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, co tam u ciebie? No ale czego ile mam? Mam sobie bekę cichą z ciebie. A ty w Żabce jesteś teraz na zmianie? Co? Jak jest, jesteś teraz w Żabce na zmianie? Jakie w Żabce, kurwa, skąd? Przepraszam bardzo, ja mam jutro po tobie zmianę na szóstą, więc mam nadzieję, że dołożysz sklep. Jak nie dołożyłeś sklepu, to ja wszystko przekażę szefowej i będziesz miał przejebane. Co, come on? 1,77 m? Ma być dołożony 21 rano. 21 cm. Ja rano mam przyjść i sklep ma być cały dołożony. Jak nie będzie sklepu dołożonego, to ja po prostu nie będę pracować i ja w ten sposób nie będę mógł się... No będę tracić czas po prostu, ja chcę zrobić planogram, chcę zrobić cenówki, a w ten sposób będzie mi to przeszkadzało, dobra? Zagotował się mózg. No dobrze. No to mam nadzieję, że dołożę sklep. To idź spać, bo jutro masz kolejną zmianę. No to pa. Ja nie mam. Masz. Rozłączyłem się, bo on budzi się, miał zmianę. Ej, daj mi z kimś pogadać. Niemcy, no to masz. Siema. W Żabce nie jest 7 zł za godzinę. Halo? Ej, to ty jeszcze raz? Jope, kurwa, dika. Nie! Przestańcie, tak nie co można. Co zaham w ogóle? Sorry, Twitch. On powiedział JD miłuj Disa, jakby co. No, tak było. Słyszałem to. Jedziemy dalej. JD, jedziemy dalej. Wy nie słyszeliście, bo jest jakby inny dźwięk, ale powiedział JD. Jedziemy dalej, tak? Kochać no, Disa po tam, prostu, tam jedziemy. Mi. Tam. Ale powiedzcie mi, tak poważnie chciałbym wiedzieć. Napalone mamuśki czekają na ciebie. Poważnie chciałbym wiedzieć, czemu... No ja lubię Disa, w sensie nie wiem czemu... Znaczy może inaczej. Wiem, że Dis był jaki był, ale no to jest jakby przeszłość. I skupiamy się na przyszłości, kochajmy się. No nie, no Dis trochę sieje ferment, nie? Czy Dis po prostu jest specyficzny? O Boże, to ma Dis, no ja pierdolę, wolałbym się zabić. Może inaczej. Mam nóż? Czekaj. Nie. Powiem tak, Norbert jest bardzo ciepły. Nie. I naprawdę... Jego, ale przyznacie, że Norbert był osobą, która naprawdę bardzo dbała o stream. No kurwa, dzwonicie do mnie, ja wiem, ale ja was wszystkich nie obrobię, że tak powiem SMS-owo. Dbał o stream, możecie mówić co mówicie, ale on dbał o stream nawet. W sensie o te efekty, wiecie, te różne rzeczy. Możecie go nie lubić, możecie go hejtować, możecie mieć inną opinię, ale uważam, że jeśli chodzi o sam fakt streamu, to on nawet ten stream całokształt robił, ale moim zdaniem też takie dbanie o całokształt streamu, o sam wygląd streamu, to jakby tutaj, czekajcie, bo ja piłem grzaniec, wiecie, to jakby dbanie o ten całokształt to jakby nie jest główny content, w tym sensie, że jakby teraz zwraca uwagę się na inne rzeczy. Że kiedyś jakby zwracało się uwagę w streamie na te efekty, na te przejścia. Kiedyś jeszcze z 3-4 lata temu faktycznie się zwracało na to uwagę. A teraz po prostu zauważyłem, że bardziej liczy się to, co ten przekaz streama. Teraz jak nie robisz dymów, nie jesteś zabawny, nie umiesz jakiejś fajnej anegdotki rzucić, zrobić czegoś zostaliśmy ciekawego. Sami, ale powiem wam, że jest wygodnie, bo jest duży ten samochód, naprawdę. Powiem wam tak, nic nie mamy, czyli mamy pół litra, nie? Ja w domu mam whisky, to może do mnie podjedziemy. Macie może do mnie jakieś pytania a propos Żabki? Bo ja mogę wam odpowiedzieć o Żabce. To jest ten sam typ z nim, jak ktoś chce pracować a propos Żabki, to mogę wam odpowiedzieć na pytania. Macie pytania dotyczące Anglii, Cardiff? Żeby ten stream był po prostu merytoryczny. Ja was i tak wszystkich kocham. Otwórz oczy, Tymek. Ale miłość, ja mam otworzone. Szczerzmy miłość. Ja mam otworzone oczy, typie. Czy dużo w niej... Przyjmą mnie do... Ile za godzinę? Za godzinę w Żabce macie podstawową 11. I w zależności... W zależności od tego... Nie, nie jakieś 7. Za 7 złoty to może... nieważne. Chciałem powiedzieć, ile o jest za, coś ile za godzinę w Żabce? Za godzinę w Żabce macie 11 płacone, to jest podstawowa stawka. To jest minimalna w Polsce? Ale to jest chujowa stawka, nie oszukujmy się. Ta stawka jest chujowa, za to co trzeba robić, ta stawka jest chujowa. No jest chujowa, nie? Największy problem w Żabce jest tym, że po prostu trzeba uporać się z klientami. I to jest tragedia. Ale w Żabce 11 stawka po roku zazwyczaj jest 12. No i potem jest szansa na 13, ale wiecie, wszystko zależy od ajenta, na jakiego traficie. Ziomeczki, ja mam otwarte oczy przecież. Czy te 22 cm to aktualne? A jak z kradnięciem rzeczy? To tutaj jeszcze odpowiem z kradnięciem rzeczy. Generalnie w Żabce jest taki paradoks, to wam powiem, że jeżeli coś ukradniecie w Żabce, nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale jeżeli coś ukradniecie w Żabce, to wszystkie te sprawy są umorzone.
jakby policja nie... Nie, nie mów takich rzeczy, bo zaczną ludzie kraść. Nie, ale to mówię szczerze, policja... Moja mama pracuje w policji i policja umarza wszystkie sprawy związane z kradzieżami. Ziomeczki, także tak, ja tak, to się, tak to wygląda. Zostawcie mnie w spokoju. On po prostu nie może na mnie patrzeć. Tak, kto to żeruje? To są doborowi alkoholicy. Kto? Dobra, ej, czat. Jest tego. Deal. 100 dolców i zerujemy to na raz. Ja z nim. W sensie kupujesz jedną i bierzemy o, to na raz. O, dzięki za życzenia. Co, tą plachę? No. Jak nie, no nie róbcie tego, to będzie... Nie, bo ja też chcę się napić. Będziecie... Ja też chcę się napić. Ja mogę wyzerować jedynie co to Kubusia Play, jak macie. Dobra, weź jeść. Więcej. Dobra, Krzysztof wziął wegetę... Wegeparówkę i zajebista jest. Wegeparówka? Wegeparówkę. No i wy mnie obrażacie. Kurde. Piję piwo smakowe. Ej, ci powiem, że chyba to było... Ja się nie obrażam. A wiesz, że żabce nie ma takich wegeparówki? Położyło, nie? Ostro położyło. Patrzcie, mam ten... gdzie mam alkohol między nogami. Bo nie było się tego położyć. Potem po 20. Ktoś mi tak uprzejmie napisał jeszcze raz. Dzięki. Pozdrawiam całą ekipę. No. Rudy Adams. Ja pozdrawiam. Ja tylko raz, nie? Ja tylko raz już to mogę. Jeszcze po tym piwie. Krzysztof jedzie, patrzcie, te skupienie ja i hot dog w ustach. Ty jebałem całą szklankę 200. Nie, czekaj, szklanka ile jest? 250, no. Dobra, trzymajcie. No to i się wziąłem tylko tak. Jeszcze wcześniej oczywiście piłem, nie? Normalnie piwa, odechałem. Nie pół litra sama. Whisky i potem wtedy mówili, że cześć, dawaj, nie jebniesz tego na razem. Ja mówię, dobra, co kurwa, ja nie jebnę. Wziąłem szklankę i jeb. No to... I oni do mnie i co? No to nic, no stoję. I potem tak mnie zmuliło, stary, że po tego usiadłem i tylko tak kurwa zmulałem cały czas i potem mnie rozjebało. Teraz czekaj, pojechaliśmy na 17 ziomeczka. I z nami poszedł taki ziomeczek, którego... No chcieliśmy tak narąbać. Tak trzy dupy, nie? Najpierw zaczęliśmy pić piwa, potem, no nie wiem, wypił z trzy, potem zaczął pić energetyka z tym, z nalewką, nie? Taką wiśniową, tym nobleską i wyrąbał 0,7, nie? Po godzinie, gdy nie miał kontaktu, on w ogóle, on, żeby porozumiewać się, mrugał, nie? Pytałem się, wszystko okej? Okay? Raz mrugnij, jak tak, dwa razy jak nie, nie? I wiesz, i tam mrugał na przykład dwa razy, nie? Ej, dobra, guys, to co, widzimy się za, nie wiem, 20 minut na streamie, bo trzeba było wyłączyć i przerzucić się na komputer. Nie chcecie wiedzieć, dlaczego 20 minut. No, tyle wystarczy, nie? No, chyba, że...